Jak umieścić filmik YouTube na stronę internetową, to jest bardzo proste, co nie? Ale jak pobrać metę informacji na temat tego filmiku, jakie on ma tytuł, jakie ma opis i on ma Lajków, ile ma on dislajków, i jak długo on trwa, no to już musisz korzystać z API. Google udostępnia takie API, w ten sposób możesz uzyskać informacje na temat kanału, filmików i tak dalej, ale możemy do tego problemu podejść jeszcze w inny sposób. Możemy na przykład skorzystać z takiej biblioteki, która po prostu tak jak my: otwiera stronę YouTube i wyrywa te meta informacji ze strony internetowej, i później ona nam je umieszcza. Jakie to ma zalety i wady tych dwóch rozwiązań, to zaraz dzisiaj Ci pokażę. Jeśli chodzi o mojego bloga, możesz zobaczyć, że całkiem niedawno dodałem właśnie taką informację o moim ostatnim filmiku na YouTube. Jak to robię? No właśnie poprzez te API. Mamy tutaj liczbę wyświetleń, liczbę polubień, czas, no i kategorie. Chociaż powiem Ci, że kategoria nie jest obsługiwana przez żaden z tych API. To jest taki mój pewien trik. Obejście pewnego problemu. Jak oczywiście wciśnięć ten przycisk, pokaż mi wszystkie filmiki, to wtedy możemy zobaczyć pełną listę wszystkich moich filmików na YouTubie, czy także jest liczba wyświetleń, polubień czas i kategorie oraz opis, miniaturka oraz link do tego filmiku. Jak widzisz, tak sobie to zrobiłem. Teraz chciałem Ci pokazać, jak to Ty także możesz to zrobić. Korzystając właśnie z tych dwóch API, znajdziemy je wady i zalety i stworzymy właśnie taką listę filmików na YouTubie jeszcze raz od zera, więc do zobaczenia i trzymaj się ze mną w tym filmiku, bo będzie ostra jazda. Woo! Żeby Ciebie nie zanudzić, to utworzyłem już parę projektów i uzupełniłem je odpowiednimi klasami, jakby co możesz to zrobić w taki sam sposób, wciskając tutaj Add New Project i tutaj wybierając Class Library, bo tak utworzyłem sobie pomocnicze biblioteczki i takie ja już je wydzieliłem. Więc zobaczmy, co się znajduje w projekcie YouTube Models. Jak widzisz, mam tutaj różne klasy, które będą mi przechowywać informacje z tych właśnie api, i później będę te modele wyświetlał sobie na stronie własnej dodatkowo. No i mam tutaj w korze główny interfejs, który zostanie zaimplementowany przez te właśnie paczki nugget. Więc zobaczmy, co się znajduje w tych modelach. Naszym głównym modelem jest YouTube Activity Model. Jak widzisz tutaj mamy ID kanału, tytuł kanału, opis, kiedy ten filmik został publikowany, jego miniaturki, tytuł i typ. Nie wszystkie te właściwości będą uzupełnione, bo to zależy od tego API, z którego będziemy korzystać, a możemy zobaczyć, że miniaturki mają także maksymalne miniaturki, średnie miniaturki, standardowe miniaturki, wysokie i jakiś domyślę miniaturkę. Tak jak wiesz, na YouTubie mamy różne miniaturki, co się przekonałem właśnie przez zapis. Mamy takie gigantyczne, mamy takie super małe i takie tyci, tyci, ty, 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 które zapewne gdzieś tam się wyświetlają tylko na jakichś aplikacjach mobilnych. Więc te wszystkie informacje możemy właśnie pobrać. A jak możemy pobrać, no to musimy oczywiście utworzyć odpowiedni model. Dodatkowo mam y, swój model, który reprezentuje filmik wideo. Jak widzisz, on dziedziczy po Actifif model, który widziałeś przed chwilą. No i tutaj mam akurat, widzisz, już ID w filmiku. Dlaczego tak to zrobiłem, to zaś się przekonasz, ponieważ informacje o, o a taka informacja o aktywności YouTube'a to jedno, ale o aktywności filmiku YouTube to Druga sprawa. Jak widzisz tutaj, metoda właściwość pomocnicza, żeby sobie od razu wyświetlić pełny adres. Jak widzisz, to jest po prostu id i tutaj w ten sposób sobie e, będziemy mogli ten mieć prawdziwy adres do mojego filmiku. Tutaj jest ta magia właśnie z wycinaniem swojego opisu. Bo jak wiesz, robisz opisy na z jakimś filmiku YouTube, to zapewne w którymś momencie masz te metę informacje na temat social mediów, na temat tego, że możesz na przykład na Patreonie kogoś wspierać, itd. Tak tak no to fajnie byłoby to jakoś wyciąć. No to ja wymyśliłem taki sposób, że mam tutaj słowo end i po tym słowie end sobie po prostu wytnę. Dalszy opis już mnie nie interesuje. No i później tutaj taka magia, żeby dodać znaki nowej linii. I trochę tutaj przykombinowałem, bo nie chciałem się bawić regexami, więc to jest wiadomo mało wydajne, ale działa na taki sposób, że po prostu jak znajduję kropkę to dodaję tą spację HTML-ową a później tutaj yy, poprawiam, bo po wiadomo mamy dotnet, no to yy, potem mi tutaj popraw, żeby nie było tak, tylko było tak tak samo później Global, ASAX, ASP.NET też mi tutaj popraw i tak dalej i tak dalej I jak sprawdzam czy filmik jest na przykład pochodzi z live streamu, to wymyśliłem sobie, że jeżeli w opisie nie ma tego słowa end, to znaczy, że prawdopodobnie to jest filmik z mojego live streamu i tak to robię. No i mogę tak samo dodać jakieś inne metatagi w opisie i później sprawdzić, czy one istnieją. Na przykład, jeżeli w opisie znajduje się takie słowo, no to wtedy mogę powiedzieć, że okej, okay, to znaczy, że filmik nie powinien być widoczny na tej liście, jak już ją pobiorę, sobie chcę, chcę ją wyświetlić w swojej stronie aspo.core. Jeśli chodzi o kategorię, to tak działa to w analogiczny sposób, że one takie słowo specjalne cut I sobie tutaj odpowiednio wycinam, żeby tutaj znaleźć właśnie tą kategorię, która tam znajduje się tak naprawdę w opisie, nie przez te YouTube API. Więc jak widzisz, tutaj troszeczkę jest takiej... Nie ścisłości, ale jak widzisz, można kombinować. Można w swoich opisach umieszczać jakieś meta i potem wyciągać je, I tylko trzeba odpowiedniego tego stringa sformatować. Prawdopodobnie lepiej przez regex. Mam tutaj jeszcze kolejną, jak widzisz, właściwość statystyki. I w tych statystykach mamy znowu oczywiście liczbę komentarzy, liczbę dislików, może nad. Pobrać sobie liczbę polubień, a raczej ile użytkownik dostało do ulubionych, bo kiedyś to była taka funkcjonalność na YouTubie. teraz to tylko istnieje gdzieś tam zapewne jeszcze przez API, ale tak naprawdę nikt nawet nie możesz z tego has obecnie skorzystać, z tego co wiem. No i liczba wyświetleń. Dodatkowo mam jeszcze informacje takie o detalach na temat filmiku, czyli na przykład jaki on ma rozmiar, ale najbardziej nas interesuje. Jego długość trwania. A te wszystkie inne informacje nie zawsze będą zupełnione, dlatego że nie przez każde API można je pobrać. Na przykład tą informację, czy kontent jest sytuowany i czy ma domyśl, yy, domyślną jakąś miniaturkę, czy nie, nie. To miniaturkę my sobie jakoś wklęliśmy i ona nie jest już taka domyślna, wygenerowana przez YouTube. No i to wszystko, jeśli chodzi o te moje modele. Możemy tylko jeszcze spojrzeć na nasz interfejs. W na naszym interfejsie mamy tylko dwie metody. To istnieje taki jeden problem, ponieważ Google API potrzebuje klucza, a z drugiej strony, te API, które wyrywa tak twardo przez stronę internetową te metadane z YouTube'a, nie potrzebuje tego klucza. No to właściwie mamy takie dwie metody i wiadomo, że ta metoda, gdzie ten klucz będzie potrzebny, nie będzie mogła być obsłużona w naszym Google API. Więc tyle, jeżeli chodzi o naszego kora, pora zajrzeć do infrastruktury. Jak widzisz, mam przygotowane dwa projekty. Jeden pod ten YouTube Explode i drugie pod Google API. Na razie zobaczmy, jak sobie ten Explode sobie radzi. Jak widzisz, mam tutaj klasę, tutaj akurat nie ma nic specjalnego, mam właśnie obsłużenie tego swojego interfejsa. Mam tutaj już jakieś gotowe metody, które będą mi mapować, ale jak widzisz, czegoś tu brakuje. A czego tutaj brakuje? Oczywiście paczek nuget, więc tutaj, ciska manage nuget packages i tutaj znajduje YouTube Explode instal, instalujemy tą paczkę, żeby właśnie tak mm, surowo pobierać metainformacje informacje z YouTube'a. No, jak już mamy tą paczkę, zainstalowała się. A jakbyś nie zainstalowała, to wcisnę jeszcze raz. Teraz, gdy mamy YouTube Explode, możemy w końcu pisać kod do użycia tej biblioteki. Istnieje tutaj pewien problem, bo ja bym chciał pobrać swoją ostatnią aktywność, czy ostatnie filmiki na YouTube, które wyświetliłem. Niestety oczywiście, ponieważ te API nie ma dostępu do mojego kanału, to to nie może to zrobić. Z drugiej strony nie ma żadnego tutaj jakiegoś API, nie, nie loguje się moim kontem Google, nic takiego tutaj się nie dzieje. Więc to także jest zaleta. Ale żeby zasymulować to rozwiązanie, to mogę po prostu wyszukać wszystkie filmiki, gdzie zawiera się słowo Cezary Walenciu, więc prawdopodobnie także znajdzie e, no, filmik z moim autorstwem. I w ten sposób pobiorę sobie wszystkie filmiki, które tutaj sobie znajdę w porządku. I teraz, gdy już będę miał te filmiki, mogę na nich zrobić pętlę for each z zespołem specjalnym słowem kluczowym, await. Ponieważ e, ten cały. Proces wyszukiwania swoich filmików jest asynchroniczny, no to wszystko tutaj się będzie działo troszeczkę wolno. Dlatego, że on zapewne wyświetla te strony na YouTube, te wyszukiwaki, wyszkiwaki później wiadomo, wyszukiwanie gdzieś się skończyło, to przychodzi do strony drugiej, trzeciej czwartej i tak dalej, i tak dalej szuka właśnie tych wszystkich moich filmików na YouTubie. Ta biblioteka, tak z moim, moim zdaniem, tak działa. No i tutaj same wyszukiwanie nie da nam wszystkich informacji potrzebnych do życia, nawet możemy to sprawdzić, co znajduje się. Pod search result. Mamy tutaj autora, długość trwania, id, Mamy, jak widzisz, tutaj jeszcze te miniaturki, tytuł i adres. Więc, jak widzisz, tych danych jest sporo, ale nie mamy tutaj, na przykład, opisu swojego filmiku, co znaczy, że ja muszę wykonać drugie zapytanie przez te API poprzez Videos, Get Async, i tutaj z, będę miał informacje na temat swojego filmiku na YouTube, na temat, który będzie pod tym adresem. Tak to działa. Więc teraz, gdy będziemy mieć ten filmik, możemy jeszcze zrobić taki myk, że skoro będę znajdować wszystkie filmiki, gdzie występuje jakieś słowo, Cezary Walenciuk, no to od razu odrzućmy te filmiki, które nie są mojego autorstwa poprzez autor.tyl nie nazywa się autor się nazywa Cezary Walenciuk, sorry, mnie te filmiki nie, nie interesują. No i tworzymy nowy obiekt yy, na, naszej klasy model. Jak widzicie jest to, nowa aktywność i będziemy po kolei je uzupełniać. Najpierw. Zróbmy to w taki sposób. Jak widzisz, tutaj jest tytuł kanału, ID kanału. A mamy opis, kiedy został umieszczony. Tutaj potem kiedy został umieszczony w formacie string. E, oczywiście ID mojego filmiku i potem możemy przejść do statystyk. A statystyki są uzupełniane w taki sposób. Tworzę sobie oczywiście nową klasę statystyki. Tutaj znowu ID sobie umieszczam i później tutaj mapuję. I tutaj pojawi się pewien problem, ponieważ z jednej strony Google API korzysta z ulonga, z drugiej strony te API korzysta z normalnego longa, to znaczy, że musiałem sobie utworzyć klasę, która będzie mi to wszystko mapowała. Więc jak widzisz mapowanie z ulonga na, na longa działa w taki sposób, że muszę tutaj specjalne słowo uncheck zastosować, ponieważ yy, on tutaj jest troszeczkę inny. I jakich tutaj informacji nie mamy w tym API? No na przykład nie mamy komentarzy, więc ja nie mogę pobrać sobie informacji na temat ile komentarzy jest na moim filmiku, co mnie troszeczkę zdziwiło, ale jak widzisz to jest pierwsze ograniczenie tego API. Więc jakbyś chciał mieć tą informację, no to sorry, że z YouTube explode, nie, nie warto skorzystać. Nie ma oczywiście liczby dodania do ulubionych, chociaż tak Ci mówiłem wcześniej ta funkcja już nie istnieje na YouTubie, więc się nie dziwię, że jej nie można jakoś pobrać, no tak fizycznie, bo oglądając stronę internetową. No i później tutaj daj sobie detale na temat filmiku i w detalach dodaj sobie tą długość. Jak widzisz, mam tutaj informacje o długości swojego filmiku, pobieram minuty i sekundy, i tak to sobie umieszczam później tutaj w detalach. Szkodzi o inne informacje w statystykach, niestety przez te API nie mogę je pobrać. Nawet możemy zobaczyć, co tak naprawdę siedzi właśnie w tym obiekcie wideo, możemy zobaczyć jest autor, opis, długość, jest engagement, tutaj mogę na ci zwrócić uwagę, że jest tutaj liczba polubień i wiadomo, łapek w dół, to jeszcze jest coś takiego jak przeciętne ocenienie mojego filmiku, co akurat nie istnieje w Google API ale tutaj istnieje, czyli zapewne jest to jakaś suma lajków i dislajków i obliczenie średnie już takie gotowe. No teraz przechodzimy do miniaturek. Z miniaturkami jest troszeczkę więcej roboty, bo zobaczyć, że tak, co miniaturkę, która będzie się znajdowała właśnie w wideo, miniaturki, no sprawdzam sobie rozmiary. Jeżeli jest rozmiaru taka, ta miniaturka, no to na do takiej właściwości, jeżeli jest taka, to ląduje tutaj do high, tutaj jeżeli jest taka, to do medium, a tutaj do standard. Dodatkowo jeszcze dodam sobie taką logikę, że będę sobie sprawdzał po kolei, którą miniaturkę sobie uzupełniłem. Warto zaznaczyć, że zawsze YouTube, Google gdzieś się może kopnąć, co mnie też zaskoczyło, że nie zawsze istnieje miniaturka w każdym rozmiarze, co znaczy, że warto sobie sprawdzać, czy coś nie jest puste. Dlatego mogę sprawdzić, że dobra, jeżeli to nie jest puste, no to domyśla miniaturka będzie taka. Jeżeli tak, to będzie high, jeżeli domyśla miniaturka, to będzie medium, a inaczej to domyśla miniaturka będzie standard. No to, to wszystko uzupełniliśmy już naszą tutaj model, więc pozostaje nam tylko do listy upload model dodać tutaj całą aktywność, którą sobie tak utworzyliśmy. I jeszcze warto zaznaczyć, że ponieważ zrobiliśmy to tak przez searcha, czy tak wyszukiwanie filmików na YouTube znaczy, że te filmiki niekoniecznie będą w odpowiedniej kolejności, co znaczy, że musimy je posortować po dacie publikacji, bo Google, Google API za nas to zrobi, ale to o tym za chwilę i w ten sposób sobie zwrócimy listę filmików na YouTubie. Więc tak to wygląda nasze rozwiązanie. Teraz przejdźmy do rozwiązania od Google API. Przed wruszeniem w drogę warto zapoznać się z dokumentacją oficjalną od Google Api. Więc jak widzisz, Google Api ma różne, różne powiedzmy funkcje. Nas interesuje tylko YouTube. Jak widzisz, jest mnóstwo dodatkowych tutaj informacji, jak zainstalować odpowiednie biblioteki do różnych platform. Nas interesuje tylko wygenerowanie apki. I więc to wszystko się znajduje pod tym linkiem. Pod tym linkiem masz dokładną instrukcję, jak wygrać sobie apki, na co musisz wejść w swój konto Google, żeby je utworzyć. Dodatkowo możesz także skorzystać z tokenów autoryzujących, które no bezpośrednio by cię logowały do twojego konta Google. Tylko moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne, bo mając ten token, chyba możesz robić bardzo wiele innych rzeczy. Z drugiej strony, jeżeli na przykład chciałbyś pobrać liczbę sabów ze swojego kanału na YouTube, to musisz koniecznie zrobić w ten sposób, ponieważ, jak sprawdzałem, apki nie działa. Dlatego, że pobawiłem się troszeczkę tym API, i widzę, że apki ma troszeczkę ograniczenia, nie wszystko przychodzi, nie, wszy nie można robić każdego query, zapytania do tego API, a natomiast jak już masz token i logujesz się tak jakby normalny kontek Google, to no nagle wszystko działa, nawet możesz pograć właśnie liczbę sabów. Więc co robimy? Jak widzisz, mam tutaj dokładną instrukcję, co mieliśmy zrobić i dokładnie chodzi o to, że Tutaj w Google Cloud Platform masz na przykład różne panele, biblioteki, dane logowania itd. Tak jak widzisz, w górnym panelu mam tutaj wykresy, jak właśnie moje tutaj api, które tutaj się podłączyłem. No, spamuję, ile było błędów, ile było żądań itd. Tak tak Ale nas interesuje ta zakładka dane logowania. I w tej zakładce możemy zobaczyć, oczywiście, klucz, który obecnie używam. Na szczęście on jest tutaj, powinien być zamazany. Jeżeli nie, to mam problem. I jak chcesz utworzyć nowy klucz, to po prostu tutaj wciskasz ten guzik, utwórz dane logowania, wybierasz sobie klucz interfejsu API i w tym miejscu wygeneruje ci się nowy klucz. A jak już masz nowy klucz, także możesz go ograniczyć. Na przykład tylko wybrane API będzie mogło korzystać z tego klucza i w ten sposób no, ograniczysz pewne problemy niebezpieczne, co by się stało jakby ten klucz wyciekł. No a ty ten klucz już widziałeś, więc go od razu go usuwam. I właściwie to wszystko i teraz możemy przejść do kodu w Oczywiście swoją przygodę zaczynamy od dodania odpowiedniej paczki nuget. Więc to robimy to w taki sposób i jak widzisz mam zainstalowaną paczkę Google APIs YouTube wersja trzecia. I teraz możemy dodawać odpowiedni kodzik. Jak widzisz już dodałem YouTube serwis który pochodzi od tej API. Tutaj wklejamy nasz klucz i tutaj dajemy nazwę naszej aplikacji. I dlaczego to jest ważne? Żebyś później w statystykach wiedział jaka konkretna aplikacja tak często no, odpytuje twoje API. I teraz tutaj zaczynają się troszeczkę dziwne pytania, bo jak widzisz, używanie tego serwisu wydaje się banalnie proste. Jest YouTube serwis activities, to co właśnie chcę pobrać, ale jak widzisz, mogę sobie tutaj zrobić różne inne zapytania. Mogę na przykład właśnie zrobić szukanie, to co widziałeś przed chwilą, ale ponieważ aktywności nam znajdą filmiki po konkretnym autorze i już odpowiednio posortowane, to wiadomo, warto lepiej jest pobrać te filmiki po aktywności, nie, nie po wyszukiwaniu. Ale jakbyś chciał, na przykład, znaleźć wszystkie filmiki z daną frazą, no to search byłby oczywiście lepszy. I w tej API naprawdę oferuje wiele różnych zapytań, nawet możemy tutaj znaleźć, że możesz poszukać sobie kanałów, komentarzy. Możesz sobie poszukać tutaj także live broadcastów, live streamów i mamy tutaj także informacje na temat playlist oraz subskrypcji. Chociaż subskrypcje są troszeczkę okrojone i to ci za chwilę pokażę. Ale warto także wrócić do troszeczkę do dokumentacji, bo co robi ten snippet in content details. Otóż te API działa w taki sposób, że jeżeli nie chcesz mieć wszystkich informacji na przykład, bez kontest Details nie pobierzemy, nie pobierzemy informacji na temat identyfikatora danego filmiku. No to w sumie ten kontest Details jest nam potrzebny. Bez niego nie możemy wywołać naszej funkcji. I co dalej? Jakie parametry musimy dodać? Oczywiście, identyfikator kanałów, maksymalna liczba rezultatów. No i wywołujemy właśnie te nasze zapytanie poprzez async i await w taki sposób. A jakbyś chciał wiedzieć, jak to, jakie masz wszystkie możliwości, to zawsze warto zajrzeć do API. I jak widzisz, mam tutaj w dokumentacji, jak działa Active List i mogę sprawdzić sobie, jakie parametry to przyjmuje. Mam tutaj na przykłady, że poszukaj mi aktywności jakiegokolwiek kanału, ale ja chcę na przykład poszukać no w sumie jakikolwiek kanał. Jak widzisz, tutaj jest właśnie mój Channel ID ponownie podane, maksymalne rezultaty. Więc w sumie, jak widzisz, te pola tekstowe wyglądają podobnie, co właśnie zrobiliśmy przed chwilą w C Sharpie. Użyjmy naszego apki, robimy executa, i jak widzisz, w tym miejscu mam zwrócony JSON. I ta paczka Nugget w sumie zrobi dokładnie to samo, tylko że to będzie bardziej pakowane, żebym ja się nie bawił w jakieś JSONy, deserylizację i tak dalej. Teraz w z ciekawości pokażę Ci, jak działają właśnie te subskrypcje. Bo te YouTube api ma pewne ograniczenia. Prawdopodobnie jest to związane z pewną kontrowersją, z tym, że no były takie kanały śledzące, ile kto ma subów, ile komu spada, jak szybko, tragedia i tak dalej. No to YouTube api trochę to ograniczył, albo po prostu było za dużo zapytań w stosunku o liczbę subskrypcji. Więc jeżeli będę chciała na przykład odpytać sobie moich subskrybentów, ale skorzystam tylko z zapki. No to zrobię executa, no to sorry, mam błąd 401, a jeżeli wybiorę autoryzację od Google, to akurat teraz nie używam i rzeczywiście, jak widzisz, tutaj muszę sobie poklikać, wybierz sobie konto, tak, tak, wygeneruj ten token, zezwól, <laughs> I to dopiero mam informację o swoich sabach z YouTube'a. Warto także zaznaczyć, jakby chciałby odpytać jakiś inny kanał z YouTube'a, nawet może to być mój kanał, ale widzisz, to nie jest twój kanał, tylko jakikolwiek inny kanał. Wiem, że przez apki to nie zadziała z dobie to widzisz, nie mogę odpytać innego użytkownika. Mogę co najwyżej swoje subskrypcje sprawdzić i to tylko przez autoryzację od Google przez te tokeny. A moim zdaniem no, apki jest bardziej bezpieczny. Więc jeżeli suby ci, sub ci nie są tak bardzo potrzebne, to zostań tylko przy apki. Ale widzisz, są pewne ograniczenia. I tutaj masz dokładną instrukcję, co możesz zrobić z tym API analogiczny sposób, jak tutaj w C Sharpie widziałeś przed chwilą. Więc my wróćmy do naszego kodzika. Teraz pozostał nam zmapować to, co otrzymaliśmy od YouTube API na nasze klasy. Zrobimy to w pętli for each. Tutaj już wklejam kodik, tutaj zmniejszamy, żebyś mógł zobaczyć dokładnie, co tutaj się dzieje. Więc jak widzisz, pod items sprawdzam sobie typ. Bo często się zdarza, że być może aktywnością może jest utworzenie nowej playlisty. Jeszcze mi się tego nie zdarzyło, ale upload znaczy, że tak, nowy filmik się pojawił. To będzie tutaj w takiej kolejności, także możesz po typie sprawdzić dodatkowo, czy to na pewno jest filmik, a nie na przykład coś innego, jeśli chodzi o twoją aktywność na YouTube albo innego kanału. No i tutaj, tak, mamy tytuł. Jak widzisz, te wszystkie rzeczy znajdują się pod snippet. I tak samo tutaj nasze miniaturki, które są autentycznie mapowane. Mogę sobie sprawdzić jeszcze typ. Ale jeśli chodzi o ID, wideo, tak ci mówiłem, będzie on w content details. I warto zaznaczyć, że gdybym tutaj ten parametr skasował, no to bym nie miał content details, nie miałbym tutaj id i filmiku, więc muszę tutaj dodać to do parametrów, żeby to tutaj mieć. No i tutaj dodaję sobie tutaj do listy ID'ów. A dlaczego dodaję tutaj? Mam oddzielną listę takich rzeczy. No bo muszę zrobić oddzielne zapytanie, żeby pobrać potem statystyki, czyli liczbę lajków dislikeków i tak i tak więc co robimy? Otóż robimy drugie zapytanie. A jak gdzie to robimy? Oczywiście już poza to for each Tutaj przekazujemy naszą listę idków, przekazujemy nasz YouTube serwis i pozostaje nam uzupełnić ten kod w tym miejscu. I co tutaj się stanie? Oczywiście tworzymy kolejną listę parametrów i analogiczny sposób musimy tutaj dodać Snippet, Content, details i statystyki. I to są w sumie wszystkie parametry, które można umieścić w tym zapytaniu. Później te nasze listy stringów konwertujemy na taki specjalny typ retypable, który jest rozumiany przez YouTube. Później tutaj będziemy po przecinku dodać nasze IDKI. No i maksymalne rezultaty może nie 35, tylko 100, żeby to było tak samo jak w naszym przykładzie filmików. No i właściwie to wszystko. Robimy search list i request i execute async. Jeden co jeszcze możemy poprawić, żeby tutaj te nazwy się troszeczkę nam nie myliły, to zmijmy to na nie search list, tylko na static no jakoś tak request. Bo jak widzisz te nazwy, to znaczy, że zapewne się domyśle, że robiłem dużo kodów w wklej, dlatego że w sumie robienie tych zapytań na YouTube, jak zrozumiesz po co to jest i jak w sumie jak to wszystko działa, to w sumie już jest bardzo proste. Więc teraz robimy kolejną pętlę for each, jak widzisz mamy tutaj naszą listę, więc robimy to. Uzupełniamy odpowiednio tutaj naszego responsa, tworzymy nowy obiekt statystyków z naszego modelu i wklejamy tutaj liczbę dislikeów, jak widzisz, one znajdują się pod właściwością statystyk. prawdopodobnie bym jej nie miał, gdybym nie, nie, nie wpisał tego parametru, więc warto o tym pamiętać. I content details, które jak widzisz, tutaj, tutaj także został podane i to jest właśnie długość naszego filmiku. No i dodajemy to do naszej listy, która jest tutaj, co znaczy, że w sumie to nie jest mi potrzebne. Mały błąd przy wklejeniu i robimy to w taki sposób. Zwróciliśmy sobie listę statystyk. No to teraz jak już mamy te zapytanie z głowy. Teraz wypadało jakoś joinować nasze oba zapytania od normalnego filmu do tych metadanych. No to ja zrobię to tak prymitywnie w pętla for each, wewnątrz pętli for each. Będę słuchać sobie aktywność, wyszukam swojej tej pierwszej liście, a w drugiej tutaj listę, liście statystyk Będę sobie szukał, jeżeli IDki się zgadają. No to znaczy, że te statystyki są właśnie do tego filmiku wideo. I później, później w aktywność przypisuję sobie statystykę i zwracam to listę. I w sumie to wszystko, jeśli chodzi o ten przykład związany z Google API. Mam nadzieję, że to Cię zafascynowało, ponieważ rzeczywiście to API ma wiele możliwości. Możesz wiele rzeczy sobie poszukać, a my przechodzimy dalej. Zanim wyświetlimy te wszystkie zawartości, metadane z YouTube'a, Warto te nasze rozwiązania przetestować, bo być może gdzieś popełniłem błąd. Jak się domyślasz, zapewne gdzieś on jest, zwłaszcza w naszej bibliotece Explode. Więc zajrzyjmy do niej i ją przetestujmy. Więc jak widzisz w klasie program, tutaj mam po prostu zadeklarowano sobie klasę, uruchamiam sobie metodę, no i chcę potem wyświetlić no, wszystkie swoje filmiki na YouTubie. Czy jednak tak rzeczywiście się stanie? Odpalam sobie debugera, działamy. Jak widzisz, breakpoint się uruchomił. Wchodzimy głębiej, i jak widzisz, tutaj będzie pewien problem. Jaki dokładnie? No, bo po, rzeczywiście pobiorę swoje filmiki poprzez wyszukanie swoich serca poprzez Cezary Walenciuk, zrób mi szukajkę i tak dalej. Jak widzisz. YouTube Explode działa bardzo powoli i w którymś momencie rzeczywiście już znalazł pierwszy filmik, który nie jest mój. Jest na przykład od autora jakieś media narodowe, wezmę continue i jak widzisz jest tutaj mo jakaś motto doradca, czy właściwie coś co w ogóle jest od czapy, bo rozumiem jeżeli to były jakieś na przykład kanały związane z przemawianiem albo z programowaniem jak Microsoft Developer, ale jak widzisz on już bardzo, bardzo szuka takich rzeczy w ogóle nie związanych ze mną, więc Właściwie ta pętla continue będzie trwała nieskończoność albo nie wiadomo ile. Osobiście nie chcę zakładać, ale jak widzisz, trzeba założyć jakiś lepszy tutaj warunek, bo będziemy tak w tym sercu no, po prostu szukać i szukać. Prawdopodobnie to symuluje dosłownie jakby wejście na YouTube, wpisanie jakiejś frazy i wciskanie 1, 2, 3, aż dojdziesz do nie wiem, tysięcznej strony, która w ogóle jest od czapy, niezwiązana z tym, co właściwie szukasz, więc musimy tutaj ten warunek jakoś poprawić pójdźmy na łatwiznę i zróbmy tutaj, że przełamie tą pętlę szukania po YouTube Explode działa troszeczkę inaczej. Jest to na ten it, bo tak naprawdę dopóki nie przerwę ten pętli, to on będzie właśnie skakał po tych stronach YouTube'a i szukał kolejne kolejne filmiki na niezwiązane z moją frazą, więc jak widzisz, jest tutaj niebezpieczeństwo. Na no, sam się zaskoczyłem, że to tak działa, bo ja jeszcze całkiem niedawno, jak testowałem te API, takiego problemu nie miałam, ale teraz mam. Więc jak widzisz, jedna weryfikacja wcale nie, spra nie sprawia, że coś działa dobrze. Więc teraz powinno być już dużo lepiej, ale jak widzisz nadal ta biblioteka no, działa wolno, no, działa wolno, powołuje no, prawdziwą stronę YouTubeową i potem jeszcze próbuje wyrwać te metainformacje. I tak mam rzeczywiście informacje na temat swoich filmów na YouTubie, ale zawsze jest ryzyko, że być może nie są to wszystkie. Dlaczego? Z jakiegoś powodu może... Wyżej w liście wyszukiwania był filmik e, nie, nie mojego autorstwa, tylko e, jakiegoś innego, na przykład Stoops Masters, i tutaj byłaby się problem, i bym go na przykład w ten sposób go nie znalazł. Więc jak widzisz, same te rozwiązanie no, jest wadliwe. Po pierwsze, że jest wolne, a po drugie, akurat w kontekście moich potrzeb. Średnio się sprawdza, bo ja chcę po prostu wszystkie swoje filmiki znaleźć. Nie mogę już zrobić to przez to swoje API. Natomiast gdybym chciał coś wyszukać, i później bym napisał jakiś mądry warunek, żeby przerwać to szukanie, żebym nie robił tego w nieskończoność, no to to API jest fantastyczne. zwłaszcza, że największą jego zaletą jest to, że nie potrzebuje apki od Google. A jak szybko działa nasze Google Api, możemy się spodziewać, że będzie to reakcja bardzo szybka. Więc co robię? Tworzę instancje swoje klasy w taki sposób, uruchamiam metodę getActivity, a jeśli chodzi o apki, to po prostu go pobieram z, z pliku tekstowego, który znajduje się tutaj. I warto zaznaczyć, że cała moja solucja znajduje się na githubie i oczywiście w tych plikach nie ma mojego prawdziwego klucza, o to zadbałem. Więc uruchomię naszą aplikację i zobaczmy jak szybko pobiorę informacje, jak widzisz bardzo szybko i warto zaznaczyć, że te Filmiki są już posortowane, Po rzeczywiście null squelu to był mój ostatni filmik na YouTubie i tak schodzimy w dół. Wszystko jest dobrze, jak trzeba i w tym kontekście, w moim kontekście jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego skorzystamy z tego API, żeby wyświetlić nasze metadane z YouTuba na stronie 6 6.0. To dodajemy naszą aplikację asp.net core w.net 6.0 Visual Studio 2022, tak żebyś był jak najbardziej do przodu. Tutaj wybieramy sobie odpowiedni szablon, musimy go oczywiście znaleźć najpierw. Wpisujemy tutaj asp.net. Jak widzisz, mamy tutaj szablon pusty, ale w naszym kontekście przyda nam się szablon model view controller. W końcu wyświetlamy jakąś stronę internetową. Nazwijmy ten projekt YouTube, tutaj UI, wciskamy next, Później później.net 6.0, autoryzacja nam nie jest potrzebna. Niech nam skonfiguruje HTTPS-y i tworzymy sobie nasz projekt. Dużo w nim już będzie stworzonego, ale my oczywiście musimy dodać pewne rzeczy. W tym szablonie musimy zrobić pewne porządki. Po pierwsze, tutaj w pliku CSS wywalam to wszystko i wklejam swój styl z bloga. Zawsze możesz ty także go ukraść, w końcu to nie jest takie trudne. Jeżeli chodzi o biblioteki Bootstrap tutaj nam nie będzie potrzebny zdecydowanie, więc go wywalamy, nie będzie nam tutaj potrzebny. Pup, go nie ma. Teraz zajrzymy co tu mamy. Mamy tutaj home controller, Mamy tutaj także model błędu, który także nam się nie przyda, a i w widoku mamy oczywiście stronę index. Więc to po tą stronę index będziemy chcieli wyświetlić nasze filmiki na YouTubie. I co musimy zrobić? Na pewno musimy najpierw dodać referencje do naszych projektów wcześniejszych, więc to właśnie robimy. Dodajemy do referencji do Google Api, które utworzyliśmy dużo, dużo wcześniej. W porządku. Teraz zajrzyjmy do klasy program, która jak widzisz troszeczkę się różni, bo to już nie jest .NET 5.0, to nie jest C-Sharp 9.0. Teraz mamy nowy styl minimalistyczny i jak widzisz, w ten sposób jest w jednym pliku tworzony serwer oraz potok aplikacji HTTP w wasmnet co my musimy tutaj zmodyfikować? Musimy oczywiście dodać nasze wstrzykiwanie zależności, więc w tym miejscu, gdzie tutaj wstrzykujemy sobie, że będziemy korzystać sobie z widoków i kontrolerów, dodajemy także naszego singletona, który implementuje nasz taki interfejsik i tutaj będzie on obsługiwany akurat przez Google YouTube Services. Jak już oczekiwałem, zależności jest bardzo fajne, bo gdybym chciał nagle skorzystać z YouTube Exploda, z innej biblioteki, to naprawdę musiałbym tylko, tylko w tym jednym miejscu podmienić sobie biblioteczkę i wszystko by działało dokładnie tak samo. Nawet mogę ci to zademonstrować tutaj, jakby to wyglądało. O, widzisz, jest kolejny builder, tutaj Explode Services, więc mogę na przykład to zakomentować, to odkomentować i w rezultacie będę korzystał z tego mojego serwisu. Tylko oczywiście muszę dodać referencję do tego projektu, bo go nie dodałem. <laughs> Więc to odkomentujemy, bo chcemy skorzystać z Google API i teraz wypadałoby w jakiś sposób dodać naszą konfigurację, bo jak widzisz mamy jakieś tokeny, to konfigurację zazwyczaj dodaje się w AppSettings.json i w tym pliku Chcemy dodać właśnie tą naszą konfigurację i to będzie wyglądała w taki sposób. Tu będzie właśnie nasz klucz do naszej aplikacji i tutaj będzie jeszcze taka informacja, którą ja sobie wymyśliłem, że być może jak chciał tylko odpytywać swoje filmiki na YouTubie tylko raz dziennie, więc tutaj domyślnie będę uruchamiał kaszę, a wiadomo, że może chciałbym je wyłączyć, gdy będę testował moją aplikację. Więc na razie tutaj jest ustawione na tak i chcemy na przykład właśnie te konfiguracji sobie teraz wyciągnąć, tutaj tutaj się w tym pliku JSON. Jak my to zrobimy w 6.0? No najpierw musimy utworzyć sobie, zanim jeszcze ten tutaj builder nam się zbuduje, czyli w tym miejscu, stworzyć sobie inny buildera konfiguracji, który dodamy właśnie sobie ten plik konfiguracyjny, który widziałeś tutaj przed chwilą. Potem zbudujemy go sobie, czy będziemy mogli odczytać sobie te upsettingsy w porządku. Tutaj będziemy mogli zajrzeć do konkretnej sekcji, dokładnie do youtube-config. Jak widzisz, pamiętasz, rzeczywiście taka tutaj sekcja jest, więc wszystko się zgadza i teraz chcielibyśmy po prostu zmapować tą sekcję na naszą jakąś klasę. Jak widzisz, youtube-options nie istnieje, ale nie ma problemu. Mogę sobie po prostu wygenerować nową taką klasę. Mamy taką klasę i co tutaj właśnie powinniśmy dodać? Ważne, żeby właśnie nazwy naszych właściwości w tej klasie były takie same jak w tych tutaj w ustawieniach pliku konfiguracyjnego. Jak widzisz secret i kaszę wielkość znaków nie ma znaczenia, ale ważna jest dokładna składnia liter, więc o to trzeba zadbać. Więc już my tu mamy YouTube Options i możemy to zrobić troszeczkę niestandardowo, ale ja tak właściwie lubię dodać konfigurację, że to w siebie będzie strzegiwany singleton YouTube Options poprzez YouTube Options. I tutaj, jak widzisz, mogę zrobić sobie delegatę, która mówi, że za każdym razem gdy będę potrzebował opcji do YouTube'a no to po prostu sobie zwrócę tutaj tą jedną instancję, którą utworzyłem sobie w tym klasie program CS po prostu return YouTube options i to tak będzie tutaj sobie wisiało do szczęścia musimy jeszcze zmodyfikować nasz kontroler i widok i będziemy mieć wszystko gotowe, więc zacznijmy od w zależności w naszym kontrolerze więc najpierw zróbmy wstrzykiwanie do naszych opcji, które utworzyliśmy przed chwilą, zrobimy to w taki sposób o, i mamy nasze opcje, musimy oczywiście strzy strzyknąć nasz serwis, który jak widzisz jest interfejsem, ale możemy zdecydować, że może to będzie coś innego na przykład YouTube Explode. No i powiedzmy takie pomocniejsze, zmienne, które nam się przydadzą, gdy będziemy chcieli skorzystać z naszego kaszę. I działa to w taki sposób, że będę zapamiętywał z jakiej daty jest obecnie zapisane moje aktywność na YouTubie. Jeżeli data jest inna, no to wtedy muszę pobrać to jeszcze raz. Ta właściwa metoda privacy nam nie jest potrzebna, musimy zmodyfikować naszą metodę index, ale zanim to, to zrobimy musimy no, no te w zależności trochę e, obsłużyć, więc tutaj dajemy takie zmienne i musimy oczywiście dodać odpowiednie parametry tutaj do konstruktora, tutaj pojawia się nam przycinek, tutaj dopisujemy e, nasze tutaj interfejs oraz klasy i Asp.net Core już nam to obsłuży. I to jest bardzo przydatne, bo byś miał, miał wiele kontrolerów, które korzysta akurat z tego YouTube serwisu, to definicję tego interfejsu byś musiał tylko zmienić tylko w tym jednym miejscu, a nie na przykład w 10, 60 różnych innych kontrolerach. Więc jest to bardzo wygodne. Więc jak już szczekiwanie zależności już mamy, to teraz musimy zmodyfikować naszą metodę index i zrobimy to w taki sposób że jak widzisz do viewbaga dodajemy sobie tytuł strony oraz opis tutaj sprawdzam sobie obecny dzień jeżeli dzień jest inny niż do tego to tutaj sobie przychowuję w tej zmiennej prywatnej i jeżeli kasze jest uruchomione no to pobieram sobie aktywność później przypisuję sobie do kasze, a później wrzucam to w całą moją aktywność YouTubeową do widoku i tam robię obsługę. Jakby co, mogę to zawsze wyłączyć, coś tutaj i jakąś inną wartość, to wtedy cała ta linijka kodu zawsze się będzie wykonywała i zawsze będę pobierał sobie aktywność. Ale zazwyczaj chcemy tego uniknąć bo po pomysł sobie, jak często nam się zmieniają dane na YouTube. Naprawdę no, nie często, więc wystarczy raz dziennie robić takie zapytanie, żeby także nie przeforsować YouTube API, bo jak tam dostasz drobnym dróżkiem, to to każde zapytanie kosztuje jakiś jeden punkt, a jak przekroczy 1000, no to sorry, a już API ci nie pozwoli wykonywać dalszych zapytań. Więc warto także o to zadbać. Teraz musimy troszeczkę zmodyfikować nasze strony internetowe. Na naszej stronie indeks, po pierwsze, wywalamy ten HTML, no i musimy także zmienić nasz layout strony. Podomyślnie, jeśli chodzi o layout strony. Jak tutaj możesz zwrócić uwagę, masz render body, to znaczy, że w tym miejscu by nam się właśnie wydrukowała nasza strona index. A jeśli chodzi o to całą zawartość, to jest powiedzmy taki szk szkielet, master page, który przechowuje takie rzeczy, no podstawowe, jak te główki, stopkę, które wiemy, że będzie się w wielu miejscach na naszej stronie powtarzała. Więc to także wywalamy. I zastanawiam się zapewne, co ja chcę zrobić. No to bardzo proste, po prostu wkleję sobie inny master page. Jak widzisz, tu on jest bardzo szczupły. Bo za naprawdę ma tutaj kopsugę tylko tytułu strony, właśnie pobieram je z viewdata, view i tutaj wysyłę sobie także opis, także jest opis, i tutaj w render body wydrukuję sobie to, co jest zawartością strony index.cshtml. Więc teraz pozostałam tylko to zmodyfikować i jeszcze tylko Ci pokażę, że zmodyfikowałem oczywiście CSS. więc o tym pamiętaj, że to jest dosłownie wyrwany z mojego bloga. I żebyś się nie zaskoczył, że Tobie może pojawi się coś innego. I teraz co do tej strony indeks sobie dodamy. Po pierwsze musimy poinformować, że będziemy korzystać z naszych modelów, więc odpowiednia przestrzeń nas tutaj usinga musi być użyta. No i mówię, że naszym modelem, czy to co jest zwrócone do widoku jest zapewne lista mojej aktywności na YouTube. Wszystko się zgadza. Mogę tutaj jeszcze sobie posortować, sprawdzić czy filmik nie jest z streamu mogłem to oczywiście zrobić wcześniej, ale to jest właśnie przykład tego, że tak można wewnątrz Razor Pages w tym dziwnym połączeniu C Sharpa i HTMLa korzystać ze zmiennych, ale oczywiście łatwiej by byłoby tego WERA umieścić tutaj w konstruktorze, na przykład nawet w tym miejscu i tutaj zrobić tego WERA, żeby potem nie było takiego dziwnego bałaganu, że troszeczkę kodu jest w kontrolerze, troszeczkę kodu jest w naszym widoku. No, i później mam tutaj jakieś podstawowe informacje, że to jest moja lista filmików, tutaj dodatkowy opis, i cała magia tak naprawdę się dzieje tutaj w pętli for each. Bo jak widzisz, skaczę sobie po tej liście, która jest tak naprawdę z modelu, tutaj jest ta moja zmienna, i później parametr w, tutaj umieszczam sobie moje miniaturki, sprawdzam czy miniaturki nie są puste, bo jak pamiętasz mówiłem Ci, że czasem YouTube jest szwankuje i nie, może ich nie być. Dodaję tutaj sobie także opis do każdego obrazka. Później y, korzystam sobie z innych parametrów, tutaj jak widzisz jest tytuł strony, a czy tytuł filmiku na YouTube umieszczony i tutaj jest także umieszczony adres do mojego filmiku na YouTubie. Yy, I właściwie to wszystko, jeśli chodzi o wyświetlanie filmików. Możesz tylko jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o opis, który jest troszeczkę niżej w tym divie, bo jakby co pętla kończy się troszeczkę w innym miejscu, to sprawdzam sobie statystyki i w tym miejscu właśnie wyświetlam sobie liczbę wyświetleń, liczbę polubień, długość oraz kategorie. I tutaj mój specjalny opis taki wycięty. Bo jak widzisz, nie wiem czy pamiętasz, że tutaj szukam sobie specjalnego w opisie takiego słowa end. i dopiero do tego znaku będę odczytam sobie opis, żeby nam, wiadomo, nie wyświetlić sobie na stronie internetowej tych informacji na temat Patreonu, gdzie możesz mnie znaleźć social media. I możesz się zdziwić na zasadzie czarek, o czym ty mówisz, ale warto tylko. Raz ciak wchodzimy na mój kanał na YouTube i zaraz się przekonasz, że rzeczywiście takie modyfikacje, modyfikacje wprowadziłem, żeby nie było właśnie takiego bałaganu. Więc chodzę na YouTube Studio, właśnie te słowo AND i tutaj mam także Cut SQL I jak się domyślasz, to właśnie jest moja kategoria, która mi się wyświetla. A tutaj, end to jest informacja, że ten opis tylko ten powinien być pobrany i raczej wyświetlony na mojej stronie core, a ta cała informacja tutaj dalej powinna być pominięta. Więc to jest taki fajny mechanizm, który szczerze mówiąc, ja się nauczyłem robić właśnie takie dziwne rzeczy e, pisząc bloga. A więc nie, nie, mnie to nie razi. To najwyżej te replace y trzeba byłoby tutaj poprawić i oto rezultat naszego działania jak widzisz mamy tytuł naszego filmika, mamy link do niego, mamy liczbę wyświetleń, liczbę polubień, mamy jego kategorię, która jak pamiętasz jest wycięta specyficznie z opisu filmika, no i mamy oczywiście opis filmika, który także jest wycięty, w ten sposób żebyśmy nie dodawali tych opisów na temat patrona i tak dalej, jak widzisz to działa fantastycznie można zwrócić uwagę, że tutaj jak pojawiają się kropki, to jest ten znak nowej linii czy ta berka HTML-owa i w ten sposób to obsługuje prawdopodobnie na przyszłość wymyślę Coś lepszego, ale to tak działa. I jak tutaj jak możesz zobaczyć, jest troszeczkę inna miniaturka, to znaczy, że w przypadku tego filmiku, akurat nie było takiej maksymalnej miniaturki, musiała być poprana troszeczkę taka gorsza, która stawia tutaj takie paski. Więc jak widzisz, YouTube nie jest perfekcyjny, Google nie jest perfekcyjny i czasem te miniaturki nie znajdziesz w maksymalnej jakości, jak tutaj ona jest. Tuta, tutaj taka miniaturka jest, powidzę, a tutaj już jest gorsza, powidzę, że są te czarne paski. No jak zejrzemy troszeczkę niżej, jak widzisz dla tego filmika także ta miniaturka jest jakaś zepsuta. I tak możemy zobaczyć na sam dół, że to był pierwszy filmik na YouTubie, który nie był livestreamem, więc w ten sposób sobie go pobrałem. Cieszę się, że dostałeś ze mną do końca. Jak widzisz, programowanie Was po dodatkowej skorzystania z, z prostego API jest banalnie proste. Warto tylko się zastanowić, z jakich rozwiązań trzeba skorzystać, bo nawet proste problemy wymagają troszeczkę główkowania i pomysłu. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodobał i mam nadzieję, że mnie spomożesz lajkiem, subem, a ja Tobie życzę miłego dnia mój przyjacielu i startuj w kosmos po zupełnie nowe odkrywane przygody.